Siemanko, ja jestem Lucek, witam was w GTA 5. Dzisiaj testujemy sobie jeden z nowo dodanych samochodów do GTA Online. Wiecie co, obok Draftera 9F, bodajże, czy F9? F9F chyba się nazywał. Kupiłbym tę furę, jeszcze jej nie tuningowałem, nic o niej nie wiem, ale powiem wam, że ze względu na dźwięk, posłuchajcie. Naprawdę furka brzmi bardzo ładnie. Już nawet coś tam pierdzi. Jest dosyć szybka. Jeszcze nią tak nie jeździłem za dużo, ale chyba mi się podoba sposób, w jaki się prowadzi. Drafter chyba podobnie jeździł, tak mi się wydaje. Jak to, też go tam troszeczkę zarzuca, ale też mega fajny, mega taki. Kiedy trzeba, to jest przyczepny, kiedy trzeba, to go zarzuci. Przyjemny, no i dźwięk Draftera jest świetny. No, zobaczmy, co tutaj da się zrobić z tym autem. Wiecie co, pojadę chyba do innego salonu tuningowego, bo tutaj mało miejsca, żeby oglądać ten samochód. No i zobaczmy sobie tutaj, o co chodzi. Hops. Ocelot Jugular, czyli taki jakby jaguar, coś w tym rodzaju. I zobaczymy, co możemy z nim zrobić. Podejrzewam, że nie będzie tutaj za dużo zmian, jakie możemy zrobić do tego auta. Chociaż Drafter wydaje mi się, że to jest bardzo podobny samochód do tego. Taki trochę szerszy jest, nie? Ten jest taki trochę wyższy niż szerszy. Drafter jednak taki trochę szerszy, ciekawszy, ładniejszy z wyglądu Drafter. Takie Audi, coś koło tego, Audi A5, coś takiego, nie? Ładniej wyglądał. No a tutaj... tutaj co? Mamy ten fajny dźwięk, mamy fajne, jak na razie, prowadzenie. Przetestowałem sobie chwilę. Nie wiem, czy da się tutaj... Nie, nie zmieniam. Jest tutaj jakieś takie standardowe poszerzenie, możemy zmienić jego kolor, ale nie wygląda to dobrze. Przedni... Możemy sobie takiego grilla dać, jak z Volvo Polestara, ciekawe. Czy z Polestar One, to się chyba powinno mówić, nie? O, mamy coś takiego. No nie wiem, nie wiem, co tu wybrać do tej fury. Powiem wam, że maska okropna jest. Bardzo nieładna, no ale co poradzisz. Dajmy sobie coś takiego. To nie trzeba. Dajmy sobie tą. I tak, mamy oczywiście malowanie. Standardowe pasy... to jest fajne. Ej, ładne malowania to ma. Bardzo fajne. Mam nadzieję, że auto będzie można dość mocno obniżyć, bo obecnie siedzi tak dosyć wysoko. Nie podoba mi się. Nie, żółte pasy, zdecydowanie. Super to wygląda. Przemalujemy sobie na kolor te czarne i żółte pasy. To tak jak my, jakby Mercedes. Dajmy sobie coś takiego. Okej. Okay. Fani Jaguarów mogą się teraz obrazić chyba, nie? Dajmy sobie może czarny. I... okej, okay, to mamy. Środek możemy sobie zmienić. Dajmy sobie może... jakiś taki żółty, pyk. Dach. Możemy dać z włókna, ale zostawię ten lakierowany. Progi. Pyk, możemy sobie dać takie. Spoiler. Mamy sobie takie spoiler. Nie wiem, co wybrać. Przydałby się jakiś taki szerszy, nie? Albo coś takiego może. Ej, ten nie wygląda źle. Podobny do kurumowego chyba. No i zawieszenie, właśnie. Cyk. Okej, okay, siadł całkiem sprawnie. Koła nie są w negatywie, to lubię. W tym aucie będzie to pasować, myślę. Felgi mamy brzydkie tutaj, standardowe. Dajmy sobie jakieś suwowe felgi. Pyk. I pomalujmy je na czarno. I dajmy sobie pyk, okej. To mamy gotowe, no i chyba już więcej opcji nie będzie, nie? To już mamy wszystko. Okna przydymione delikatnie i fura gotowa. No i powiem wam, że ten tunik mi się zdecydowanie podoba. Wydaje mi się, że to może być jakiś Jaguar. Myślę, że na pewno jakiś taki Jaguarek może być z rzeczywistości. Ja bym kupił go do online, bo strasznie lubię takie furki, które wydają się być takie przystępne, a jednocześnie mają w sobie coś fajnego, nie? Jak na przykład ciekawy dźwięk i dosyć takie spasowane, fajne opcje tuningowe. Mnie tutaj w GTA tylko brakuje czegoś takiego, że nie możemy sobie dać dystansu do kół. Zobaczcie, w tym wypadku nie mamy spasowanego koła z błotnikami, a są to błotniki standardowe, one nie są poszerzone, jakieś tuningowane, tak?
tak? No i to jest bardzo nieprzyjemne. Dodatkowo, mamy tutaj naprawdę solidne marchewy. Posłuchajcie i zobaczcie. Samochodem lekko kołyszę podczas dodawania gazu. I tutaj mamy sobie komorę silnikową, wygląda ona tak, środek wygląda tak i mamy nawet skromny bagażnik. No i teraz czas na najfajniejszą rzecz, czyli test jazdy. Auto jest bardzo szybkie i powiem wam, że podobne uczucia w prowadzeniu tej fury mam jak w drafterze, chyba to drafter się nazywa, nie? Drafter 9F. Podobnie jest. Bardzo fajnie się prowadzi, podoba mi się to. Tak jak przed tuningiem było, czyli tam gdzie trzeba, kiedy trzeba jest przyczepne, kiedy trzeba to lekko driftuje. Zupełnie jak drafter, prawda? Ponieważ jest to auto z klasy sportowej, to spodziewamy się tutaj prędkości w okolicach 200 km na godzinę. Zaraz sobie to przetestujemy dokładnie. No, powiem szczerze, do dwóch paczek w mieście ciężko się jest rozpędzić. Ty, 205, 218, 220. Co jest, to jest klasa sportowa? 220 km na godzinę. To jest bardzo dużo. Zerknijmy sobie, co pokazuje budzik. 100, 110 chyba mil na godzinę, nie? Kurde, konkrecik. Powiem wam, że wybrałbym się tym samochodem nawet na jakiś wyścig, bo bardzo przyjemnie się tym jeździ, dobrze to hamuje, dobrze to skręca. Tu mamy takiego chyba bezpośredniego konkurenta ze starszych samochodów, czyli Kurumę. Mitsubishi Evo 10. Jedzie sobie tutaj z boku. Kuruma zawsze mi się bardzo podobała, ale wiecie, w stosunku do tych nowych samochodów, to ta Kuruma teraz blado wygląda, chociaż Kurumę też można fajnie stunigować, tą zwykłą nawet, także... Tak samo jak Sultana RS, tego zwykłego, można sobie bardzo ciekawie przerobić, więc powiem wam, że ta fura byłaby na liście moich nowych samochodów, które chciałbym kupić, zdecydowanie. Spoko to jeździ, ładnie wygląda, chociaż drafter bardziej mi się z wyglądu podoba i kozacki dźwięk. Dla samego tego dźwięku warto mieć tę furę. No i dlatego, że można ją bardzo ładnie zrobić. Rockstar dał nam bardzo fajne opcje tuningowe do tego auta. Moi drodzy, piszcie, co myślicie o tym samochodzie. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejka.